W dzisiejszym odcinku Ważne dla gminy Sieradz powiemy o wyróżnieniu uzdolnionych uczniów, o doposażeniu ochotników w Bogumiłowie, inwestycjach nie tylko drogowych na terenie gminy oraz o frekwencji wyborczej. Zajrzymy też na sesję nadzwyczajną, która odbyła się 26 października. Na początek o nagrodach wójta gminy Sieradz. Dzień Edukacji Narodowej, panie wójcie, został też uczczony w gminie. Oczywiście bardzo został uczczony Dzień Edukacji Narodowej w gminie. Spotkanie było dla dyrektorów naszych szkół podstawowych, dyrektorzy otrzymali nagrody, ale również uczniowie z najlepszymi wynikami, najzdolniejsi z terenu gminy i oczywiście z miasta, którzy uczęszczają do naszej szkoły podstawowej gminy Sieradz imieniem Jana Pawła II, otrzymali nagrody wójta za wyniki w nauce. 92 uczniów otrzymało nagrody. No, uroczysta spotkanie z rodzicami i z nauczycielami. Pani dyrektorzy też byli na tych spotkaniach, także bardzo się cieszę, że młodzież, dzieci uczą się i osiągają jak najlepsze wyniki. To jest dla nas takim zadowoleniem, sukcesem dla gminy, bo dzieci zdolne, to znaczy się gmina rozwija i będą służyć gminie i naszej Polsce, ojczyźnie. Uroczyste wręczenie nagród w ramach 8 edycji Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów ma na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju wyróżniających się w nauce i uzdolnionych artystycznie uczniów. Z tego się cieszymy. Cieszymy się również tego, że w gminie wzrasta ochrona, bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Oczywiście został przekazany nowy wóz średni strażacki do SP Ruda. Ta jednostka weszła do systemu ratownictwa krajowego w styczniu w tym roku i 29 było wprowadzenie nowego samochodu bojowego do SP Ruda. Też bardzo uroczystość dla jednostki, dla gminy. Również cieszymy się bardzo, że poprawi to bezpieczeństwo na terenie gminy Sieradz, również na terenie powiatu, bo ta jednostka jest w systemie ratownictwa krajowego. Również ta jednostka będzie zabezpieczać wypadki, zdarzenia na trasie S8. Także tutaj też jednostka jest w systemie i cieszymy się, że taki sprzęt otrzymała. Dodajmy, że wóz, który służył strażakom z OSP w Rudzie, został przekazany ich kolegom druhom z OSP w Bogumiłowie. W czwartek 19 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie odbyła się krótka uroczystość i podpisanie stosownych dokumentów. Żeby ten sprzęt mógł się przemieszczać po drogach bezkolizyjnie i w miarę szybko, potrzebne są też dobre drogi. Jak z inwestycjami w gminie? Oczywiście otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu na drogi. Otrzymaliśmy to kilka dróg, które realizujemy. Taką najważniejszą inwestycją, którą jest teraz realizowana w trakcie tego roku, to jest droga Grądy-Kamionaczyk i remont mostu na rzece Niwce. Kolejna droga w miejscowości Rzechta pod Łężycę. Chojne, Wiechucice, ulica Polna i Dębina, Stoczki. To jest również, te inwestycje są w trakcie realizacji. Część będzie skończona, a część po nowym roku, bo umowa z wykonawcą jest do końca maja 2024 roku. No, postaramy się te inwestycje zrealizować jak najprędzej, ale no, może wszystkie nie uda nam się zrealizować, ale w trakcie jesteśmy realizacji, także no, również inwestycje, które pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu. Kolejną inwestycją to jest budowa Biblioteki Publicznej Gminy Sieradz w Charupi Małej. Na tą inwestycję również pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu 2 miliony 430 tysięcy. Całość inwestycji 3 miliony 150 tysięcy. Zaawansowanie w tej inwestycji jest 80%, także no, ku końcowi zbliża się ta inwestycja, także ładny obiekt powstanie w Charupi Małej, ale tutaj również chciałbym powiedzieć naszym mieszkańcom i mieszkańcom miasta, że szkoła podstawowa gminy w Charupi Małej otrzymała dofinansowanie na rozbudowę szkoły.
8 milionów z Polskiego Ładu, ostatnie rozdanie i przygotowujemy dokumentację i będziemy rozbudować szkołę w Chorobi Małej, także kolejna inwestycja w Chorobi Małej będzie realizowana. Nie? Podsumujmy, część inwestycji drogowych doczeka się zakończenia jeszcze w tym roku. Biblioteka gminy Sieradz jest już gotowa w 80%. My też sprzęt już szykujemy, bo rzecz jasna będziemy obecni podczas uroczystego przecięcia wstęgi. Bardzo ważne inwestycje, biblioteka, drogi, które łączą miejscowości, ale mieszkańców gminy połączyło też bardzo ważne wydarzenie. Połączył ich obywatelski obowiązek, ponieważ poszli do urny i zagłosowali. Jak z wynikiem, jak z frekwencją w gminie? Oczywiście bardzo się cieszę, bo gmina uzyskała 75,03. Największy wynik w powiecie sieradzkim, no jeden chyba z lepszych wyników w Polsce. Mamy otrzymać dofinansowanie w kwocie 2,5 miliona złotych. Myślę, że te środki wpłyną, bo ja zapelowałem do mieszkańców gminy Sieradz o udział w wyborach i dlatego też bym chciał serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli czynny udział w wyborach, głosowali i dziękuję druhom strażakom, bo bardzo zaangażowali się w wybory, kołom gospodyń, wszystkim mieszkańcom, dużą młodzieżę brało udział, dlatego też się bardzo cieszę, że młodzież interesuje się. Wybory to są święto demokracji i dlatego też cieszę się bardzo, że taki wynik gmina osiągnęła. Z gabinetu wójta gminy Sieradz przenosimy się na obrady radnych. Sesja nadzwyczajna. Pod głosowanie poddano m.in. uchwały w sprawie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego dwutlenku węgla wraz z domieszkami. Uchwała została przyjęta większością głosów. Ponadto radni zgłaszali interpelacje w sprawach dotyczących życia mieszkańców, infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa zdrowotnego. Radna Renata Zasińska złożyła interpelację w sprawie wprowadzenia na terenie gminy tzw. koperty życia. Taka koperta zawiera informacje niezbędne podczas przeprowadzania wywiadu lekarskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej w domu chorego. Pomaga podjąć szybko akcję ratującą życie. Ponieważ starsze osoby, często gęsto żyjące samotnie lub starsze małżeństwa borykają się z licznymi chorobami. Nigdzie nie jest to odnotowane w jakichś dokumentach, papierach, na co są chore, jakie przyjmują leki. Stąd potrzeba, aby taka informacja znalazła się gdzieś w domu, w sytuacji, gdy wezwane zostanie pogotowie ratunkowe, czyli ratownicy z SOR-u i oni będą wiedzieli, że taka koperta się znajduje. To spowoduje przyspieszenie procesu podejmowania decyzji o sposobie leczenia. Myślę, że to naprawdę pomoże w diagnostyce i w leczeniu. Ja mam 96-letnią mamę, która 3 lata temu była obsługiwana przez SOR, przewróciła się, połamała i powiem szczerze, że ja wiem, gdzie jest taka lista leków, które przyjmuję, ale musiałam po nią sięgnąć, tak? Musiałam ją wydobyć, musiałam wydobyć także informacje o chorobach. To właśnie są pierwsze informacje, które potrzebują ratownicy medyczni, udzielając pomoc danej osobie. I właściwie pomogłam im podjąć decyzję także, czy moja mama jedzie do szpitala, czy nie. Dobrze, że byłam. Gdyby były tylko opiekunki, one tej wiedzy i tej informacji nie posiadają, a ta koperta życia po prostu stworzy taką właśnie możliwość i informację dla ratowników medycznych. Interpelacja została złożona również marszałkowi województwa łódzkiego, aby akcja mogła być rozpropagowana na terenie całego województwa łódzkiego, między innymi na oddziałach ratunkowych.